Inaczej o byciu wnikliwym. Czym jest wnikliwość? Wnikliwość to umiejętność docierania do sedna rzeczy, patrzenia poza to, co widać na powierzchni. Wnikliwość jest w dzisiejszym zabieganym świecie niezwykle cenioną cechą. Należy ją zestawić ze zrozumieniem i z ustaleniem przyczyn. Poznając coś dokładnie, zaczynamy rozumieć pewne rzeczy lub czynności, i łatwiej nam powiązać nowe wiadomości z dotychczas posiadaną wiedzą. Omówmy teraz pierwszy aspekt tego tematu: atrybuty osoby wnikliwej. Człowiek wnikliwy jest rozważny. Można mieć wątpliwości, czy taka osoba będzie miała wystarczającą siłę przebicia, by w dzisiejszym świecie coś osiągnąć, jednak są one zupełnie nieuzasadnione. Człowiek rozważny zanim wyznaczy sobie jakiś cel, najpierw zastanowi się nad faktycznymi możliwościami jego realizacji. Rozwaga powoduje, że dostrzega się różne niebezpieczeństwa, własne słabości oraz ograniczenia tkwiące w otoczeniu, a taka wiedza daje pewność i skuteczność działania. Osoba rozważna ma plan, i to plan nie byle jaki. Powiedziałbym nawet, że jest to plan planów. Osoba wnikliwa widzi wiele aspektów jakiejś sprawy i bierze pod uwagę przeszkody, które mogą się pojawić. W jej planie znajdzie się zapis o tym, co zrobić, gdy te przeszkody się pojawią. Jeśli to nie pomoże, do realizacji zostanie wdrożony tzw. Plan B, czyli taki scenariusz, który pozwoli pozostać na obranej ścieżce. Człowieka, który mówi nam nie tylko o sukcesach i zaletach. Lecz wspomina także o zagrożeniach oraz niedogodnościach, zazwyczaj darzymy szacunkiem. Koncentrowanie się na pozytywnych aspektach jest typowe dla ludzi mało doświadczonych, zaś każdy, kto już trochę poznał świat, podchodzi z rezerwą do takiego hurra optymizmu. Jeśli zadbamy o rozwijanie wnikliwości, w naturalny sposób zyskamy umiejętność wyznaczania realistycznych celów. I możliwych do zrealizowania planów. Człowiek wnikliwy znajomość ludzkiej natury traktuje jako przyjemny obowiązek. Na jej poznanie poświęca odpowiednią ilość czasu. Wiedza z tego obszaru pomaga mu działać skutecznie i efektywnie. Osoba wnikliwa wie, że jednym z ważnych czynników odpowiedzialnych za osiąganie celów jest zrozumienie tego, jak w podobnych sytuacjach poradzili sobie inni. Dlatego. Poświęca czas na dociekanie przyczyn i okoliczności, w jakich inni ludzie, postacie współczesne lub historyczne, osiągnęli swoje cele. W tej kwestii wnikliwy człowiek nie słucha osób niekompetentnych, a jedynie znawców i ekspertów. Jeśli nabędzie wiedzę na określony temat, zmieni ogląd sytuacji, co będzie podstawą do podejmowania właściwych decyzji. Omówmy kolejny aspekt wnikliwość w różnych sferach życia Wnikliwość pozwala na osiągnięcie sukcesu w biznesie i utrzymanie jego efektów przez dłuższy czas Celem osoby wnikliwej jest sytuacja, w której wszystkie strony wygrywają Osiąga to zadając wiele pytań, także samemu sobie Docieka na przykład kim jest jej rozmówca, jaką ma osobowość, jak można do niego dotrzeć, jakie ma potrzeby Potem Człowiek wnikliwy prowadzi rozmowę w taki sposób, aby dana argumentacja trafiała do przekonania rozmówcy. Jest świadom, że największym kapitałem firmy są ludzie, a nie technologie. Dlatego inwestuje w kadry, w ich inspirowanie i motywowanie. Nie próbuje manipulować ani stosować żadnych innych podejrzanych technik psychologicznych. Wie, że jest to nie tylko nieuczciwe, nieetyczne, ale często też mści się srogo na osobie stosującej tego typu praktyki. A jak wnikliwość przejawia się w życiu małżeńskim? W małżeństwie dużą rolę odgrywa łagodność. Jeśli małżonkowie odnoszą się do siebie delikatnie, zwłaszcza gdy występuje różnica zdań, ukazują tym samym swoją wnikliwość. Łagodność jest skutecznym i sprawdzonym sposobem na wyciszanie emocji. To wnikliwość daje nam moc przechodzenia do porządku dziennego nad potknięciami innych. Czy potrafimy spojrzeć głębiej poza słowa? Czy potrafimy nadal dostrzegać zalety innych i nawet w trudnej, konfliktowej sytuacji rozpoznać czyjeś prawdziwe intencje, ukryte pod płaszczykiem pretensji? Wiem, że to spore wyzwanie, sam nad tym ciągle pracuję i często stawiam się do takiego symbolicznego kąta oraz zmuszam. Się do wyciągania konstruktywnych wniosków. To, co mi najbardziej pomaga, co jest skuteczne moim zdaniem i w mojej sytuacji się sprawdza, to przypominanie sobie własnych niedociągnięć, własnych błędów. Wnikliwość dodaje siły w trudnych i stresujących momentach. Łączy się bowiem z wiedzą, która odpowiedzialna jest za wykształcenie się przekonań determinujących nasze nastawienie do życia i świata. Mądrze jest się uczyć przewidywania negatywnych konsekwencji swoich czynów i słów. Bogactwo języka pozwala na stosowanie zamienników i eufemizmów, które niewiele zmieniają znaczenie wypowiedzi, ale całkowicie oczyszczają ją z negatywnych emocji. Nie trudno przewidzieć reakcję człowieka, którego określimy mianem głupca, nawet jeśli są ku temu uzasadnione powody. Z pewnością poczuje się dotknięty i może zareagować kontratakiem. Natomiast, gdy zamiast obrazić kogoś, mówiąc mu, że jest głupi, zwrócimy mu uwagę, że jego zachowanie nie było zbyt rozsądne, ocenimy nie człowieka, a tylko jego postępowanie w danej sytuacji, co pozwoli wyciągnąć konstruktywne wnioski i umożliwi rzeczową dyskusję na dany temat. Powinniśmy zatem odpowiadać za słowa i ćwiczyć się w panowaniu nad nimi. Pomaga tym w tym wnikliwość, dzięki której w sytuacjach konfliktowych Łatwiej opanować emocje, wniknąć głębiej w problem, znaleźć jego przyczyny oraz rozwiązanie. Osoba wnikliwa pamięta, jak istotny jest sposób mówienia i ton głosu. Pamiętajmy zatem, że gniew czy impulsywne wypowiedzi zazwyczaj pogarszają sytuację, powodują, że inni nie chcą z nami rozmawiać, zamykają się. Najważniejsze jest kontrolowanie emocji, by nie zdominowały naszych myśli i postępowania. Oczywiście każdemu czasem zdarza się powiedzieć coś, czego później żałuje. Należy zatem nauczyć się szczerze przepraszać za takie zachowanie. Jest jeszcze jeden aspekt korzyści e, wynikających z tego, że jesteśmy wnikliwi. Dzięki wnikliwości można przestać się zamartwiać i przesadnie stresować. Często zadręczamy się przyziemnymi kłopotami dnia codziennego. Co robi w takim przypadku osoba wnikliwa? Odważnie analizuje źródła stresu oraz zmartwień, nie boi się do nich zbliżyć, wręcz chce ich dotknąć niejako i dokładnie zbadać. Szuka wytrwale odpowiedzi na pytanie, jak zmienić sytuację. Widzi jej negatywne skutki. Chce pozbyć się smutku, który odbiera mu energię i który zauważają najbliżsi. Spora część ludzi martwi się na przykład o sprawy zdrowotne. W zasadzie to w pewnym sensie normalne, ale jeśli potraktujemy nasze zdrowie w sposób wnikliwy, z pewnością sięgniemy po poradniki dotyczące zdrowego odżywiania się i trybu życia, higieny osobistej, a następnie zaczniemy wprowadzać w życie zawarte w nich sugestie, różne rady. Człowiek wnikliwy dba także o profilaktykę, regularnie odwiedza specjalistów, poddaje się badaniom kontrolnym. Również zdobywa wiedzę na temat zdrowia i przewiduje skutki zaniedbań. Na tym polu bierze zatem pod uwagę konieczność działań prewencyjnych. Podsumowując, osoba wnikliwa poświęca czas na analizę zagadnień, które są przedmiotem jej troski i podejmuje stosowne kroki dla spokoju i szczęścia swojego oraz bliskich. Omówmy jeszcze jeden aspekt, jak rozwijać wnikliwość. Wiemy już, jakimi przymiotami charakteryzuje się człowiek wnikliwy. Zastanówmy się teraz, jak obudzić i rozwinąć w sobie ten przymiot. Jedna z metod pracy w tym zakresie polega na wyrobieniu sobie nawyku prowadzenia wewnętrznego dialogu. Postępowali tak wybitni myśliciele Sokrates i Augustyn. Właśnie w wyniku takich rozmów z samym sobą, Rodzi się wnikliwość. Wsłuchiwanie się w siebie, badanie, analizowanie własnych wspomnień to dobry sposób na rozwijanie się i znajdowanie właściwych odpowiedzi. Jeśli wystarczająco często będziemy zadawali sobie pytanie dlaczego, wówczas odpowiedź na pytanie jak przyjdzie, nawet gdy nie będziemy na nią liczyli w danym czasie. Nie oznacza to bynajmniej, że automatycznie przejdziemy od diagnozy sytuacji do jej zmiany. Sądzę jednak, że nawykowe pytanie o przyczyny powinno nam towarzyszyć w poszukiwaniu wnikliwości. Dociekajmy powodów, e, sukcesów i porażek. Nie bójmy się dotykać tematów trudnych o dużym ładunku emocjonalnym. Uczmy się na błędach. Jak się tego nauczyć? Każdy powinien po prostu spróbować stać się sobie bliskim. Mam wrażenie, że część z nas. Ucieka od samych siebie, stara się zapełnić czas rozmowami z innymi, telewizją, innymi zajęciami, byle tylko nie pozostać z sobą sam na sam. Z moich obserwacji wynika, że przyczyną tego jest po pierwsze brak sympatii do samego siebie, a po drugie niechęć do przyznawania się przed samym sobą do błędów i niedociągnięć. Jak znaleźć czas na wewnętrzny dialog? Żeby znaleźć czas na wewnętrzny dialog, trzeba zaplanować, sobie bloki czasowe z przerwami w pracy i dobrze je wykorzystywać. Spróbujmy zatem przekonać samych siebie, że bycie wnikliwym to jedynie kwestia dyscypliny. Ważne jest też skoncentrowanie się na jednym zadaniu. Po raz drugi powiem, że jest to wyzwanie, z którym sam się zmagam. Koncentracja, więc nasza uważność to w zasadzie konieczność w praktykowaniu wnikliwości. Doświadczenia pokazują, że kiedy jesteśmy skupieni na jednym zadaniu, jesteśmy nim pochłonięci, to nasza energia działa jak wiązka promienia laserowego i jesteśmy w stanie podołać niemal każdemu wyzwaniu. Kolejnym sposobem jest czytanie biografii osób wnikliwych oraz mądrych, które zasługują na miano ludzi zadowolonych, które zdołały pogodzić skuteczną działalność w wielu obszarach życia. Pamiętajmy również, by nie brać na siebie zbyt wielu uciążliwych zadań naraz z różnych dziedzin, np. zawodowej, osobistej czy też rodzinnej. Zbyt duże obciążenie powoduje wygaszanie wnikliwości, nawet jeśli cechę tę pracowicie w sobie wykształciliśmy. Wnikliwość potrzebuje sprzyjających warunków: wyciszenia, spokoju, odpowiedniej atmosfery. Jeśli narzucimy sobie dużo zadań w ograniczonym czasie, nie zdołamy do każdego z nich podejść wystarczająco wnikliwie. Powinniśmy nauczyć się selekcjonować prace, których się podejmujemy. Czasem musimy komuś odmówić. Powoli zbliżamy się do końca yy, yy, tego wykładu pora więc na końcowe refleksje. Wnikliwość jest cenną zaletą, która umożliwia dokładne badanie i zagłębianie się w sedno spraw za pomocą wszechstronnej analizy. Każdy może rozwinąć lub posiąść ten przymiot, i choć sposoby pracy nad nim nie są łatwe, naprawdę przynoszą efekty. Już sama praca nad obudzeniem wnikliwości jest dla nas korzystna. Gdy wyrobimy w sobie tę cechę i będziemy skupiali się na jej utrzymaniu, odczujemy kolejne pozytywne konsekwencje. Po pierwsze, rozmiłujemy się w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy. To, co kiedyś było męczącym obowiązkiem, na który nie znajdowaliśmy czasu, teraz stanie się naszą pasją. Jeśli je, je, jakiś temat zacznie być dla nas ważny, będziemy chcieli wszystkiego się o nim dowiedzieć. Dzięki tej wiedzy zaczniemy działać i zachowywać się pewniej, a podejmowanie decyzji, nawet najtrudniejszych, będzie przychodziło nam hmm, po prostu łatwiej. Codziennością stanie się staranne przygotowywanie do każdego spotkania i na każdą okoliczność. W ten sposób wyrazimy szacunek dla naszych partnerów w pracy i życiu prywatnym, a także samym sobie. Działając w oparciu o plany i różne scenariusze rozwoju sytuacji, będziemy w mniejszym stopniu narażeni na nieprzyjemne niespodzianki. Pozytywne skutki odczuje również otoczenie. Będziemy m.in. lepiej rozumieć współpracowników czy naszego współmałżonka. Rozwijajmy więc w sobie wnikliwość we wszystkich sferach życia, pamiętając, że w ten sposób przyczyniamy się do budowania szczęścia oraz osiągania życiowego spełnienia. Dziękuję za uwagę.